dlatego też proponuję powołanie komisji skrutacyjnej. Proszę o podawanie kandydatur radnych do składu tejże komisji. Myślę, że Państwo dostali. Panie radco, proszę o. Mamy porządek obrad, który jest nam narzucony przez komisarza, który zwołuje tą sesję. Natomiast dopiero w punkcie bodaj 6 czy 7 mamy możliwość wprowadzania ewentualnych zmian w porządku. Czyli mamy jasność w tym temacie. Proszę o podawanie kandydatów. Proszę radny ten poseł. Łukasz Orzuk. Pani pobiegła. Pani Anna jeszcze nie wniosła. Pan Krajewski. Wysoka Rado, radni seniorzy, ja zanim podam propozycję do składu komisji skrutacyjnej, chciałbym odnieść się do pewnej kwestii natury prawnej. Zwołana na prędce w ciągu kilku godzin i swoistego polowania na kandydatów, znaczy na radnych elektów na sesję w dniu dzisiejszym o 9 rano spowodowało to, że udało się osobom, które organizowały tę dzisiejszą sesję, że praktycznie w 100% radni elekci zostali na dzisiejszą sesję skutecznie zawiadomieni. Natomiast pytając się pana sekretarza podczas podpisywania listy obecności, czy skutecznie zostali wszyscy radni powiadomieni z uwagi na kilkugodzinne poszukiwanie radnych elektów w różnych miejscach powiatu i poza powiatem. Chciałbym zadać pytanie panu radcy prawnemu, czy w związku z tym, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2011 roku w sprawie nieważności podejmowanych uchwał przez organ kolegialny, czy w tym momencie uchwały, które będą podejmowane, są skuteczne, czy nieskuteczne. Czy my możemy, biorąc pod uwagę tą wadę prawną zawiadomienia skutecznego jednego z naszych tutaj radnych, czy nie zostanie naruszona zasada procedury prawnej? Szanowni Państwo, mam teraz inną sytuację niż 4 lata temu, ponieważ jest nowa procedura zwoływania pierwszej sesji i tę sesję formalnie zwołuje komisarz wyborczy, który tutaj na podstawie postanowienia zlecił sekretarzowi dokonanie tej czynności. No, ja powiem tak, z uwagi na dosyć krótki termin na zwołanie tej pierwszej sesji, gdzie ustawa przewiduje tylko 7 dni, no niestety każdy radny musi się liczyć z tym, że ta sesja może być zwołana w miarę szybko. Ja tutaj nie będę wchodził w kompetencje komisarza wyborczego, bo ustawa nie precyzuje, w jaki sposób dokonuje się tych zawiadomień, więc zwrócę też uwagę na jeden zapis ustawy, który mówi, no jeżeli radny nie jest obecny na pierwszej sesji, nie złoży ślubowania, no dokonuje tej czynności na sesji następnej, więc na pewno nie można też stosować odpowiednio przepisów ustawowych co do zwoływania sesji zwyczajnych, bo po prostu no jest to pierwsza sesja zwoływana przez komisarza wyborczego i no, ustawa jest bardzo lakoniczna w tym zakresie. Nic więcej nie mówi na temat trybu zwoływania, więc no, myślę, że istotne jest dołożenie należytej staranności przez tego, który zawiadamia, tak aby nie można było zarzucić, że zaniechał próby zawiadomienia o pierwszej sesji. Tyle z mojej strony. Proszę panie radny. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym mówią wyraźnie, że w terminie 7 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników przez komisarza wyborczego i taki termin mamy do poniedziałku. I nie bardzo rozumiem ten ogromny pośpiech, bo ja dostałem osobiście przypadkowo, bo już wyjeżdżałem do Krakowa i pewnie też by były kłopoty na przykład dostarczyć do mnie, bo
wyjeżdżając przy wyjściu z biura wystałem o godzinie 15, to zawiadomił. Myślę, że szanując radnych elektrów, ten poniedziałkowy termin był na tyle fizyczny, że można było w sposób kulturalny, grzeczny i jakiś cywilizowany zawiadomić. No, wiemy, że pan Robert Kądzielawa z różnych przyczyn prawdopodobnie nie odebrał tego zawiadomienia i wydaje mi się, że uszanować nas wszystkich nie zaszkodzi, żeby dochować, przełożyć tą dzisiejszą sesję na kolejny termin, żeby skutecznie wszyscy mogli uczestniczyć. Być może jeden głos powoduje coś, co może mieć wpływ na wybór i podejmowane uchwały przez nas za parę minut, czy za parę dni. Także ja wnioskuję, żeby jednak pan tutaj ostatecznie podjął decyzję i wydał swój werdykt w zakresie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, żebyśmy my nie podejmowali uchwał, które mogą być w trybie nadzoru uchylone przez wojewodę i skomplikowało tę sytuację. Myślę, że jeden dzień czy dwa dni nikomu, szanowni państwo, już po ślubowaniu nie zaszkodzi, żeby procedować zgodnie z przepisami prawa. Szanowni państwo, sesję pierwszą zwołał komisarz wyborczy, więc Rada Powiatu nie jest łatwa zmienić tego terminu. To jest postanowienie komisarza wyborczego, które tutaj pan sekretarz ma. Więc my za organ uprawniony do zwołania sesji nie możemy decydować, więc ewentualnie wchodziła w grę zmiana tego postanowienia, jeżeli jest to dopuszczalne. Natomiast my tutaj nie możemy właśnie ingerować w kompetencje ustawowe innego podmiotu. Dlatego sugeruję, żeby jednak, przecież są telefony, są maile, można zaproponować 15-minutową przerwę, wykonać telefon do pana komisarza, że w związku z pewnymi kłopotami prawnymi, czy możemy tą przerwę, albo przerwę zastosować, albo zwołać nowy termin sesji już, która spowoduje, że wszyscy skutecznie zostali zawiadomieni na najbliższą sesję. Ja może jeszcze przed oddaniem głosu odczytam to postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie. Postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie z dnia 25 listopada 2014 w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Dąbrowskiego. Na podstawie artykułu 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw 2013, pozycja 555 z dużymi zmianami, komisarz wyborczy w Tarnowie postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się dnia 26 listopada 2014 o godzinie 9. Ustalić następujący porządek obrad sesji. Otwarcie obrad przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. Wystąpienie przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej. Złożenie ślubowania przez radnych, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego Rady Powiatu, wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad sesji, zakończenie pierwszej sesji Rady Powiatu. Upoważnić sekretarza powiatu do podpisania zawiadomień dla radnych o terminie zwołania pierwszej sesji. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz wyborczy w Tarnowie Jacek Sadko. Takie jest postanowienie komisarza wyborczego. Myślę, że tutaj chyba w tym temacie nie mamy co dyskutować, tylko trzeba się tych postanowień. Czy można? No proszę przyjść. Wysoka Rado, szanowni goście, ja nie kwestionuję tego, że pan komisarz zwołał radę, tak się stało, jesteśmy tutaj. Natomiast padło pytanie zasadnicze, czy na podstawie wyroku z 2011 roku o nieskuteczności uchwał, czego powodem było nieskuteczne zawiadomienie, nasze działania dzisiaj będą prawdę, panie radco, czy nie będą prawdę? To jest kluczowa sprawa. Sesja się odbyła, tak jak komisarz sobie zażyczył, jesteśmy na sali. W trakcie sesji procedujemy. Tylko czy to, co będzie tutaj podejmowane, będzie prawomocne w obliczu tego właśnie sądu, a sytuacja mniej więcej była taka, że właśnie nieskuteczne było zawiadomienie. Później sprawa badana wojewody, wojewoda nie uchylił, jednak NSA uchyliło, ponieważ
nie można dokonywać skutecznych czynności w zakresie procedowania rady, jeśli było nieskuteczne wyrażenie. Takie jest wytłumaczenie. Dziękuję. Dziękuję. Uważam, że na sesji uczestniczy 16 radnych. Jest większość. Dotyczy to jednego radnego, który z przyczyn niezależnych od niego nie mógł przyjąć zawiadomienia. Wiemy, jaka sytuacja jest. Trudno, żeby sesję odciągać do poniedziałku, bo wydaje mi się, że chyba i ta sytuacja i tak by nic nie zmieniła. W związku z tym przystępuję do powołania komisji skrutacyjnej. Mamy dwóch. Ale w jakiej kwestii? Proszę panie radny. Dziękuję panie seniorze. Szanowni państwo, rada powiatu jako najwyższy organ władzy stanowionej. Myślę, że mamy możliwość jej powiedzieć. Ja rozumiem, że pan już do czegoś się śpieszy. Być może pan do pracy. Natomiast spotkaliśmy się tu, żeby szanować i honorować prawo. Przed chwileczką odczytałem werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tutaj kolega radny Krzysztof Kaczmarski pomógł mi doprecyzować tego wątku, jeśli chodzi o kwestię prawną. Jeszcze raz tu chciałbym zaznaczyć. Z tego, co ja się orientuję, pan komisarz wyborczy konsultuje z organem, z administracją danej komórki organizacyjnej samorządu terytorialnego o wskazany termin. Prawdopodobnie ten termin został wskazany przez was, przez starostwo powiatowe. Ponieważ zwyczajnie jest tak, że nie narzuca terminu, tylko państwo tutaj na prędce chcieliście zwołać sesję z niewiadomych powodów. Mamy do tego jeszcze 3 dni robocze, żeby wykonać ten ustawowy termin realizacji pierwszej sesji. Mamy w tej chwili taką sytuację, że z nieznanych powodów jeden z naszych kolegów, tutaj 17-osobowych, nie został skutecznie zawiadomiony. Jest w tym momencie problem. Jest w tym momencie problem. I proszę panie radco, żeby pan, bo ja rozumiem, że pan Pikos wie lepiej niż Naczelny Sąd Administracyjny, natomiast ja chciałbym się kierować prawem. Ale bez podtekstu, proszę. I proszę, jeżeli jest pewien problem, prosiłbym o przerwę do wyjaśnienia tej kwestii. Jest komisarz wyborczy. Myślę, że nie jest problemem, żeby jeszcze raz zwołał tą pierwszą inauguracyjną czy drugą sesję. Ja w tej chwili jesteśmy w jakiejś pacie. Nie wyobrażam sobie, żeby jeden z naszych kolegów nie mógł uczestniczyć z niezawinionej przez siebie winy w tym dzisiejszym posiedzeniu sesji Rady Powiatu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy te uchwały dzisiaj będą podjęte prawomocnie. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego te uchwały będą nieważne. I ta pierwsza uchwała, nawet w związku z powołaniem komisji skrutacyjnej, to już jest też uchwała, która powinna być zakwestionowana przez organ nadzorczy. Panie radny, co prawda? Szanowni Państwo, ja już się wypowiedziałem w tej kwestii. Tutaj jeszcze uzyskuję informację, że próba zawiadomienia została podjęta. Przekazano tą informację małżonce pana radnego. W związku z czym, no, jakby sposób dojścia do niego tej informacji, no, w tym przypadku oczywiście nie było możliwości doręczenia w formie papierowej tego zawiadomienia, natomiast no, no, przy troszeczkę jakiejś dobrej woli pewnie no, mógł być o tym zawiadomiony przez małżonkę. Natomiast kwestia, czy on w ogóle mógłby brać udział w tej sesji. No nie, ale to panie radco, pan no troszeczkę już przekracza swoje kompetencje prawnicze, bo to już nie mówmy o pewnych rzeczach, które nie mają kompletnie znaczenia, jeśli chodzi o kwestie prawne. Będę tutaj bronił radnego elekta, bo to przekroczył pan już pewne granice. Oczywiście, ale to jest jakby dalsze rozważanie, natomiast kwestia jest taka, że przepis nam nie mówi, w jaki sposób mamy to zawiadomienie doręczyć, tak? Więc dla mnie jest istotne, że radny miał możliwość dowiedzieć się o tym. Tutaj też w związku z tym, z możliwością jakichś problemów, zamieściliśmy taką informację w
Biuletynie Informacji Publicznej, tak? Żeby tutaj ktoś nam nie zarzucił, że nie dopełniliśmy swoich obowiązków. Tak jak powiedziałem, my mieliśmy wykonać postanowienie komisarza wyborczego. Ja oczywiście rozumiem te wątpliwości i my też wolelibyśmy doręczyć każdemu osobiście, natomiast no, mamy taką sytuację, jaką mamy z przyczyn, tak jak pan mówił, niezależnych od radnego, no, znajduje się w szpitalu i no, nie było możliwe osobiste tutaj doręczenie. Tym niemniej no, podjęto wszelkie działania zmierzające do tego, aby on taką informację uzyskał, czyli tak jak mówię, powiadomiono żonę i zamieszczono tę informację do sesji w Biuletynie Informacji Publicznej. Oczywiście każdy może tutaj zgłaszać wątpliwości, każdy ma do tego prawo, natomiast ja uważam, że dołożyliśmy należytej staranności w tym, aby powiadomić wszystkich o tej sesji. I to, co chciałem jeszcze podkreślić, no, ustawa przewiduje termin bardzo krótki, w związku z powyższym no, radny musi być tutaj pogotowił, że z tego względu, że ta sesja może rzeczywiście być zwołana bardzo szybko, jest tylko termin 7 dni, czyli w zasadzie może być ona zwołana z dnia na dzień. To jest wola komisarza wyborczego, ja z tym nie będę dyskutował, dlaczego tak, a nie inaczej. Proszę Radny Kaczmarski. Wysoka Rado, nie rozumiem tej całej sytuacji. Ja wczoraj byłem też z łapanki wzięty na schodach, późnym wieczorem, a poszukiwano mnie w Tarnowie. Nie wiem, co się dzieje. Była decyzja komisarza w poniedziałek. Trzeba było, jeśli była decyzja o zwołaniu sesji na dzisiaj, w poniedziałek dać na nas. Spokojnie każdy by na tę sesję mógł się wybrać i nie byłoby skutecznych i nieskutecznych zawiadomień. Proszę o wyjaśnienie tej przyczyny, dlaczego ten tryb i taki pośpiech i kto to ustalił z komisarzem. Bo chyba tutaj leży ten błąd. A pan radca tłumaczy mnie teraz, że ja powinienem spać w garniturze, bo za chwilę będzie sesja. No panie radco, no, oczekujemy jednego stwierdzenia. Uchwały są prawomocne, będą prawomocne, albo nie będą. Tylko tego chcę. Na teraz. Dziękuję. Myślę, że mieścimy się w ustawowym terminie. Sesja jest w ustawowym terminie. Uważam, że dyskusje są na tę chwilę zbędną. Jeżeli można, to ja chciałem tutaj jednak zaznaczyć, że postanowienie komisarza jest 25 listopada, a nie 24, więc tutaj taka uwaga. Nie zrozumieliśmy się. Proszę panie radny. Panie radco, proszę autorytetnie powiedzieć, czy te uchwały, które będziemy za chwileczkę ewentualnie podejmować, czy będą zgodne z przepisami prawa, czy nie? Jeżeli ma są wątpliwości natury prawnej, proponuję ogłosić przerwę do dnia jutrzejszego do 9 godziny, tak jak dzisiaj, skutecznie powiadomić jednego z radnych i wyjaśnić kwestię prawa. Czy w tej sytuacji możemy podejmować prawnie jakąkolwiek uchwałę jako organ kolegialny, czy nie? Jeżeli nie ma w tej chwili ostatecznej odpowiedzi, że podejmujemy prawnie te uchwały, proponuję przerwę do dnia jutrzejszego i skutecznie zawiadomić kolegę jednego z naszego, żeby również mógł złożyć ślubowanie i brać udział w obradach sesji. Chyba, że stan inny, zewnętrzny spowoduje to, że nie będzie mógł uczestniczyć, to wiadomo, jest usprawiedliwiona sprawa. Natomiast to, panie radco prawny, że czy żona, czy kochanka, czy teściowa, czy matka została poinformowana, naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Mówimy o skutkach prawa i pan powinien wiedzieć, co to znaczy skutek. Kolega radny Robert był powiadomiony, małżonka była powiadomiona. Wiadomo, że jest poza terenem zamieszkania. Byli przedstawiciele ich domu, spotkali się z małżonką, przekazali taką informację. To uważam, że został właściwie i w terminie powiadomiony. No to pan senior ma inną interpretację prawa niż pan radca prawny. Został powiadomiony. Telefonów również też nie odbierał. No to... W związku z tym przechodzimy. Panie radco, czekamy na odpowiedź. Szanowni Państwo, w mojej ocenie została dochowana należyta staranność w zawiadomieniu. Natomiast
mamy, no, opinia komisarza wyborczego będzie zawsze opinią, czyli on autorytarnie nie przesądzi i każdy, kto będzie chciał kwestionować te uchwały, to będzie je mógł kwestionować, więc to jest tylko opinia. Ja natomiast uważam, że podjęto wszystkie dostępne środki w celu zawiadomienia radnego o terminie dzisiejszej sesji. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Ale wydaje mi się, że już nie mam co dyskutować tej kwestii. Będziemy się tutaj... No ale proszę, panie radny. Jeszcze raz powtarzam, proszę o... Jeżeli nie do jutrzejszego dnia, proszę o 15-minutową, półgodzinną przerwę, żeby tę kwestię wyjaśnić. Są telefony, dzisiaj żyjemy w świecie globalnym, maile, telefony, możemy skonsultować to. Możemy to skonsultować z wojewodą, możemy to skonsultować z komisarzem wyborczym. Szanowni Państwo, jeden dzień nikogo tutaj nie zbawi. Jeżeli nawet to, co powiedział pan senior, że już jest wszystko, powiedzmy, porozkładane, to będzie jutro czy pojutrze. Ale co porozkładane jest? Natomiast, uszanujmy system prawa, który w Polsce funkcjonuje. Przeczytajmy ten wyrok, już będziemy wiedzieć, czy możemy pracować, czy nie. Uszanujmy się, bo zaczynamy bardzo źle. Tutaj Krzysztof Kaszmarski, radny, bardzo dosadnie to ujął. No, w garniturach byśmy musieli spać, żeby dzisiaj zdążyć na godzinę 9 na sesję. Jeśli będą... Proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, Wysoka Rady, ja tylko chcę jasno dookreślić, że faktycznie mamy złożoną sytuację w ogóle w związku ze zmianą ustawy Kodeks Wyborczy. I tutaj to już, o czym pan radca mówił, staraliśmy się dopełnić wszelkich wymogów, aczkolwiek nigdzie nie wskazany, prawda? Po to, aby powiadomić skutecznie. Pan radny Robert Kądzielata jako adres korespondencyjny wskazał ulicę Berka Jasorowicza 1. Wczoraj na to miejsce ta przesyłka, to zawiadomienie zostało doręczone. Były tam osoby, które w tym biurze i w tym adresie, w tym miejscu się znajdowały. Natomiast po telefonicznej rozmowie z żoną pana Roberta Kądzielaty po prostu odmówiły przyjęcia tej przesyłki. Gdybyśmy tak naprawdę, dlatego respektowanie tego wydarzenia w trybie innych określonych zawiadomień, które jasno wskazują, co to znaczy skuteczne zawiadomienie, no tutaj tak naprawdę nie ma zastosowania. Chcę tylko powiedzieć, proszę państwa, jeden. Ustawa przewiduje taką sytuację, dlatego dopuszcza możliwość złożenia ślubowania na kolejnej sesji. Radny, który nie uczestniczy, jak państwo wiecie, nie składając ślubowania, nie jest radnym. Wobec tego ta sytuacja nie zmienia się na tą chwilę. I inną sytuacją, z tego co wiem, była sytuacja, o której państwo mówicie, gdzie radny nie został powiadomiony, będąc już radnym, nie został powiadomiony o odbywanej planowanej sesji. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Na zupełnie innej. Przekładanie tego wydarzenia na sytuację, którą tutaj mamy, to zupełnie ma się nijak. Wobec tego ja myślę, że proszę państwa, ja nie chcę, gdyby małżonka wczoraj powiedziała, że pan Robert Kądzielata będzie jutro, pojutrze czy za dwa dni, to oczywiście zupełnie na to wydarzenie byśmy patrzyli. Po prostu informacja była tylko taka, że nie możemy po prostu, panie w tym punkcie, który właściwie powinny przyjąć, bo to było wskazane miejsce do korespondencji przez pana Roberta Kądzielata. Wobec tego takie polecenie słowne wskazywało, że po prostu nie ma w tej chwili możliwości, ja nie chciałbym, bo mógłbym również, proszę państwa, myśmy przyjęli tu pewną procedurę z innych obszarów, posługując się potwierdzeniem, zwrotnym potwierdzeniem. Nigdzie tak naprawdę nie wskazane jest, że ta procedura jest wymagana. Prawda? To zresztą jak państwo zerkniecie na postanowienie, to tak naprawdę zostałem upoważniony do podpisania zawiadomień, prawda? Czyli nawet nie przesłania zawiadomień. Wobec tego chciałbym, żebyśmy zrozumieli tą inną sytuację, że na dzisiaj, tak o czym pan mecenas mówił, kodeks wyborczy jasno stanowi, jakie obowiązki przyjmuje na siebie osoba kandydująca. I osoba, która została tym radnym, prawda,
ma właśnie takie wyjątkowe obowiązki, bardzo krótki czas, prawda, w gotowości. Nie, no ja się z Państwem zgadzam. Nie mieliśmy wczoraj pewności, przepraszam bardzo, czy ja pana Kaczmarskiego brutalnie mówiąc zastanę w domu, zaczęliśmy od domu oczywiście, ale nie mieliśmy pewności, nie mamy do tej pory, nie będziemy nigdy mieć, że my Państwa radnych zastaniemy w danej chwili, w danym momencie, czy to dzisiaj, jutro, czy pojutrze, bo to nie jest prosta sprawa. Dlatego proszę zrozumieć, że faktycznie ten proces zwołania pierwszej sesji, prawda, to jest zupełnie inny niż typowe działanie Rady, które już sankcjonuje prawo. Proszę, panie przewodniczący. Wysoka Rado, panie sekretarzu, to proszę porozumieć, że pan był organizatorem tej dzisiejszej sesji w sensie merytorycznym. To proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj ta sesja musiała być? Nie mogłam jutro, pojutrze? Spróbujmy to sobie powiedzieć. Dlaczego się to musiało dziać z godziny na godzinę? No tuż trzej, ale w dalszym ciągu pytam pana radcę, czy w trybie tego wyroku, który się ukazał w 2011, możemy procedować, czy nie. Czy da się ten wyrok odczytać, sprawdzić, 15 minut poczekać i pan przyjdzie, powie na salę, tak, my to możemy robić, bo przecież sąd to bada, bada to nie woda, jeden organ uchylił, drugi uchylił, a my na siłę chcemy spróbować, czy się może w tym przypadku uda pozytywnie, czy się nie uda. Dlaczego z jakąś niesprawdzoną siłą woli pchać się w tym kierunku, żeby narazić się na nieposzanowanie prawa? Dziękuję. Panie radny, ja tylko odpowiem, że w całym tym procesie wczoraj około godziny 13 dowiedziałem się, otrzymując to postanowienie, że właśnie taką rolę mi tu przypisano, czyli do podpisania zawiadomień. Proszę mi wierzyć, że dla mnie również było to zaskoczenie, ponieważ z niczego do końca nie wynikało taki tryb. Myślę, że pan komisarz, pytania do komisarza w wielu obszarach, zresztą wczoraj żeśmy na ten temat rozmawiali, już nie chcę wchodzić w arkany tego, na jakich zasadach i na jakiej podstawie sekretarz podpisuje te zawiadomienia. Nie chcę w to wchodzić, wobec tego jest to proces bardzo złożony, wobec tego ja trudno mi, ja na pewno z panem komisarzem na ten temat nie rozmawiałem, tak jak mówię. Postanowienie zostało przesłane faksem w godzinach popołudniowych, dostarczone i zaczęła się faktycznie proces powiadamiania Państwa, na ile możliwe i skutecznie, według metod ogólnie przyjętych. Tylko w żaden sposób nie wskazany. Wobec tego no, nie chciałbym, żeby przypisano mi udział jeszcze w wyznaczaniu terminu i innych rzeczy, naprawdę, bo nie jest. Bo dla mnie to było olbrzymie wyzwanie, żeby też logistycznie zapanować na tym, żeby dzisiaj sesja odbywała się w miarę, prawda, na zasadach, prawda, takich, jakie to obowiązują. Proszę panie. Pan sekretarz, tutaj nie ma nic żadnych pretensji, żadnych zarzutów w tym zakresie, ponieważ jeszcze raz powtarzam, procedura i zwyczaj komisarza wyborczego o zwoływaniu pierwszych sesji ma na celu konsensus między organem samorządowym a komisarzem. Przypuszczam, że to na życzenie, jakieś szczególne życzenie organu samorządowego tutaj w tej chwili mamy taką sytuację. Szanowni Państwo, to, że 16 radnych, kontynuując bardzo błyskotliwą wypowiedź radnego Kaczmarskiego, spało w garniturach i w garsonkach, żeby dzisiaj się zjawić na 9 godzinę, mogło dojść do takiej sytuacji, że jeszcze 3 radnych mogą nie być, bo z różnych powodów wyjeżdżają, są poza terenem miejsca zamieszkania i tak dalej. Szanowni Państwo, jesteśmy w terminie prawa jeszcze. Do poniedziałku, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie i kodeksie wyborczym, możemy to zrobić. Uszanujmy prawo, jeżeli są w tej chwili tutaj wątpliwości, bardzo proszę, jeszcze raz ponawiam prośbę o przerwę, zarządzenie przerwy i wyjaśnienie tej kwestii prawa, bo nikomu się nic nie stanie, że zrobimy tą sesję albo jutro, albo pojutrze. Przecież mieszkamy tu, żyjemy, możemy dzisiaj zawiadomić o kolejnym posiedzeniu czy przerwę i skutecznie zawiadomić, żebyśmy nikt nam nie zarzucił, że będą uchwały odwracane za miesiąc, za 2 miesiące. Ja rozumiem, że układ polityczny może spowodować to, że wojewoda nie uchyli, ale może na czele sądownictwa nie uchylić naszą uchwałę. Także myślę, że warto poświęcić parę minut czasu, żeby tę kwestię wyjaśnić. I proszę o to, panie radco, żeby uszanować tą, źle zaczynamy tą kadencję, 4 lata przed nami są. Dziękuję.
Także proszę o przerwę. Macie możliwości logistyczne wykonać telefony, wykonać telefon do komisarza, wykonać telefon do radców prawnych wojewody. Czy tu nie ma problemów prawnych, czy są problemy prawne?